Dzień dobry, dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, które nie jest jeszcze otwarte. Przyjechaliśmy w poszukiwaniu BMW, a znaleźć chcemy BMW, którego jeszcze u nas na kanale nie było. Zapraszam do oglądania odcinka. Serdecznie Was zapraszam. Weszliśmy od zachrystii. Tak. Bo jeszcze muzeum nie jest otwarte, prawda? Muzeum jeszcze jest w trakcie budowy. W ogóle bardzo Was serdecznie witam. Bardzo mi miło Was gościć w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Jak Adam powiedział, jeszcze gotowe nie jest. Natomiast ja Was zapraszam, żebyście zobaczyli, co jest w jego wnętrzu. Chociaż wiem, że Adama najbardziej interesują samochody jemu najbardziej bliskie. Tak jest, ale takie wyścigówki na przykład mi się podobają bardzo. Tutaj mamy ciekawe auto. To jest Citroen Traction Avant, czyli to jest poprzednik DS-a, którego też mamy. To jest pierwsze auto, które miało przeprowadzane testy zderzeniowe. To polegało na tym, że zrzucali je ze skarpy i gdy otwierały się wszystkie drzwi, to test był zaliczony. Bardzo słynny w Polsce Volkswagen, który właściwie z Volkswagenem już ma niewiele wspólnego, bo tutaj z tyłu zamontowany jest silnik V8 4.2 z Audi A6, a tylne zawieszenie, w ogóle spójrz, jest z Yamaha R1. Tu jest wiele smaczków, na przykład, wiesz, ten silnik jest dokładnie pod takim samym kątem, jak fabrycznie w Audi. No tak. No, jest dużo takich detali. Tutaj mamy w fabrycznym stanie Mustanga, on nigdy nie był restaurowany, co jest rzadkością, nie? Rzadkością, bo tak. Zazwyczaj te samochody są poddawane restauracji. Tutaj Adaś, bo też zauważyłem, że ostatnio pasjonujesz się. Pasjonuję się i podoba mi się ten kolor jajecznicy. Pierwsze roczniki, stylizowane na GT3, a to jest normalna Carrera, tak. Tylnonapędowa. Tylnonapędowa, 300 koni. Manualna. Nie, ja w ogóle bardzo lubię. To są czasy mojej młodości. 9-8 to ja miałem 11 lat, więc wszystkie samochody, o których wtedy ja marzyłem, te nowe, no to były właśnie samochody tego typu pokroju, czyli właśnie 996, M3, E46. O. To są samochody, wiesz... Męskie. Których, no to, tego to nie wiem, ale o których mały Kamilek myślał, że będzie je mieć, gdy będzie starszy. No tak. Jak byłem właśnie dzieckiem takim 11-letnim, 12-letnim, to zachwycałem się na przykład Fiatem Mirafiori. O. BMW to w ogóle była, czy tam Porsche, to poza... był jakiś tak poza w ogóle, no. Nawet tego nie widziałeś na ulicy, nie? No. Trochę inne czasy. Dobrze. Ale tego chciałbym, możemy odsłonić, oczywiście, pokazać, zapraszam. Widzom. Kurde, piękny samochód. Bo historia tego samochodu jest taka, że on spędził 30 lat na włoskim polu. Na polu? Po prostu na polu. Po prostu tak. No proszę pana. Szyby bez ramek. Nie, no i ktoś powie, kurde, te samochody bez ramek, prawda? Zobacz, no. Który to jest rok? To jest 60 chyba, 7, 8, tak mi się wydaje. Bo to jest jeszcze przed tym BMW Neue Klasse, nie? Tak, czyli tak, właśnie tak, przed... tak. Ale zobacz, jest tak rozwiązane, że to sobie wchodzi w ten sposób, nie? Tak, wiesz, ja od razu patrzę, jak jest rozwiązane, bo inaczej jest w szóstce, czy tam w tych nowych teraz autach, które są budowane, bo przecież teraz BMW bardzo często robi bez ramek, nie? Kiedyś każdy się zachwycał, że w Subaru są bez ramek, a tak naprawdę zobacz. No tak, tak, tak. A tam do silnika też możemy zajrzeć? Panie Adamie, oczywiście, oczywiście. O proszę bardzo. A i tu jest jak rozwiązane? Jest tam taki, Kamil, weź, tu jest, tu. O, taki... I od razu latareczka i inspekcja. Kurde, ten silnik, jak mu to ma pojemność? No pewnie 700. A no tak, kurde, no. A i to jest chłodzony cieczą, nie cieczą, tylko powietrze. Fajny ten, fajnie to wygląda, miejsce na akumulator. No. Kurde, podoba mi się. No. Fajna motoryzacja i fajnie, że właśnie można przyjechać, to zobaczyć, bo takich aut już nie spotkacie na ulicy. No nie. No nie, no nie ma, nie no ma nie. Takiej opcji, nie? Mnie nie musisz namawiać, to jest prawdziwa Alpina, czy tylko stylizowana? Nie, to jest tylko stylizowana przez osobę, która nam sprzedała ten samochód. Natomiast tu bym chciał, żebyś zwrócił uwagę widzów na to, jak kiedyś były auta projektowane, jeżeli chodzi o jakość materiałów i ich zużycie. No tak, to jest w ogóle przepaść, nie? To tutaj, panie Kamilu, zapraszam do środka. To auto nie jest po żadnym detailingu. Nic tutaj się nie działo. Wszystko jest fabryczne. I ono ma przejechane 250 tysięcy.
Zobaczcie sobie na kierownicę, jak wygląda. Tutaj na tą strukturę. Wszystko tak wygląda. Kurde, super. Tutaj mamy ósemeczkę. No ósemeczkę to widzieliście wielokrotnie u nas, ale widzę też jest w oryginale, ma oryginalne... Znaczy nie, ona jakiś pakiet ma. Ona jakiś pakiet ma, ale felgi są oryginalne, nie? Takie tak, to jest 850. E24 u nas na kanale było. Ósemka się przewija bardzo często, ale E12 to u nas nie było, kurde. No to zapraszam serdecznie. To zapraszam. Ściągamy worek foliowy. Tak delikatnie? Tak tam delikatnie. Tam rozwiązujesz, czy tak... Z wyczuciem. Jest. O, proszę pana. Bo po co rozwiązywać? A jakąś historię nam opowiesz o tym samochodzie? O tym samochodzie historia jest no w sumie prosta. On jest prowadzony z południowego, zdaje się, regionu Włoch, z Winnicy. Czyli jest w stanie oryginalnym? Tak, nie tak, 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 tak. On jest w stanie oryginalnym. 112 tysięcy kilometrów. Chyba coś koło tego. No jakieś tam uszkodzenia, wiadomo, jak to we Włoszech. Jak to we Włoszech, tak, tak, tak. Natomiast on jest bardzo ładnie zachowany. To jest taki trochę tapczan. Wiesz, tu jest inna konstrukcja jest, w ogóle zawieszenia, bo na przykład E28 już miało taką konstrukcję, która była w E34 też, w E32, więc technologicznie E28 to już była w ogóle przepaść, nie? Jeśli chodzi o zawieszenie. A tu jest takie zawieszenie, w ogóle ciężko jest to zawieszenie usportowić tak, żeby mogło dorównać następcy, czyli E28, E24. Aha. No jednak jest jakiś tam przeskok technologiczny. Tak, jest bardzo duży, nie? No ale ogólnie tutaj, wiesz, wsiadasz i co? Widzisz, że to jest BMW, prawda? No tak. Tu nie ma wątpliwości, nie? No. Bieg wsteczny też tak samo. Tak, jest nie? Tak samo. I w ogóle 5 biegów. Rzadkość. O. Bo nawet E28 czy E23 to takie, to była za dopłatą, na pewno. Aha. W ogóle E12, Kamil, to jest... pierwsza piątka, która była oznaczona jako 5, bo wcześniej to były takie, wiesz, oznaczenie, nie wiem, 2002, to były trójki, były, nie wiem, BMW 2000, wiesz, BMW 3000, 3.0, wiesz, takie były oznaczenia, nie? A to jest właśnie pierwsza piątka. Ja już nawet nie pamiętam, premiera chyba była w 72 roku w ogóle, wiesz, także... Tak? Twój rocznik. Mój rocznik, ty, teraz sobie tak uświadomiłem. O. Fajna sprawa. No. No. Ale zobacz, elektryczne, nie sterowane. O kurde. Szok, nie? No. Ale komfortowy jest samochód. No komfortowy jest. Do tego wiesz, duże koła, duże balony. Zupełnie inaczej kiedyś dbano o to niż teraz, nie? Aczkolwiek jak ci się zewnętrznie podoba? Myślę, że to jedna z jego największych zalet. Wygląd zewnętrzny. No. Tak. Mnie się by E12 bardziej podoba niż E28, aczkolwiek E28 jest tak nowoczesny, jest taki, czuć taką nowoczesność, nie? A tutaj, znaczy tutaj też jest w sumie, tylko jest czuć taki klimat już starszy, nie? Znaczy, według mnie to jest, no, nie ma takiego przeskoku jak... Między E34 a 39, nie? Albo E30 a E36, nie? Takiego przeskoku nie ma. Albo E39 a E60. No to nie, no to jest, no to jest już w ogóle, tylko ja chcę, wiesz co, nawiązać do tego, że E28 jednak ma dużo wspólnego z E30. Aha. Wizualnie. Też tak uważasz? No, taka no bardziej kanciata podobne, no. Jest, nie? A tutaj piątka E12 jest taka... nawiązuje do E23, to znaczy się E23 nawiązuje do E12, bo E12 była wcześniej, nie? Czyli siódemka jest taką większym po prostu bratem piątki, nie? Bo ma taki podobnie po prostu wygląda, nie? My z Kamilem rozmawialiśmy, że jest duża przepaść, jeśli chodzi o prowadzenie, nie? Między E30 a tutaj E12, ale ja chcę też powiedzieć, że to nie znaczy, że ten samochód się źle prowadzi. Aha. Wiesz, i dlatego chciałbym, żebyś ty też się przejechał. No dobra. No. A widziałeś, auto posiada zagłówki, nie? No. Pasy są te bezwładnościowe, tak to się nazywa.
Tak? Co to znaczy? No, że są... Kiedyś były na przykład w Warszawie, czy tam w tym, to były na stałe. Regulowałeś sobie je sam, nie? Aha. Światełka są włączone. Także, ale widzisz też, o, dobra. Okej, ja się przesunę trochę do tyłu. O. No tak, nie ma lusterka, widzisz, przesypana. Ale taka przestrzeń jest w aucie, co? No, auto jest takie przestrzenne i też takie minimalistyczne. Bo nie ma właśnie tutaj napaćkane nic na desce rozdzielczej. No wiesz, masz tylko trzy pokrętła masz tak naprawdę, nie? Aha. Także nie ma tych przycisków, guzików, jakiś wiesz, tu włącznik świateł, raczej nie świateł, tylko ogrzewania tylnej szyby. Aha. Tutaj nawet lustereczko jest. No i jak? Tak ponton trochę taki, no. A jak widzę, tutaj kontrujesz cały czas, nie? Nie, tak sobie. A hamulce? Też sprawne, nie? Tak też dotykasz, sprawne. Hamuje? Nie ma tak, wiesz. O, człowiek. Ale też nie czujesz, nie czujesz, że to jest jakiś taki słaby silnik czy coś, nie? Nie, jak to, wiesz, no, jak się operuje obrotami, to idzie właśnie. To jest, mówię, że nawet żwawy. Tylko trzeba uważać na hamowanie, nie? Mm-hmm. Bo rozpędzić to się łatwo. A czyli zerkniemy jeszcze pod maskę, bo ja tak naprawdę, wiesz co, nawet się nie dowiedziałem, czy tu jest M20 czy M10, bo E12 były silnikiem M20 i M10. Aha. I to zależy właśnie, w których latach był produkowany, nie? Aha. I kurde, powiem ci szczerze, że nie jestem pewny. Myślę, że tu jest M10. A ty byś wolał z M10 czy M20? M10. Ja też. I mimo wszystko, że każdy mówi, o, prawdziwe BMW to 6 cylindrów, prawda? Ale dla mnie właśnie M10 to jest też taki prawdziwy silnik BMW. O. Później była M30, nawet, wiesz, kurde, no. I M20 też była później, a to jest prawdziwe M10, prawdziwy samochód, który jest na łańcuchu, jest pancerny, jest bardzo wytrzymały. On był też budowany do Formuły 1, do motorsportu. Z M10 naprawdę potrafili wyciągnąć inżynierowie bardzo dużo mocy. 600, 800 koni. I nawet powiem ci, chciałbym, żeby tu była M10. No i jaki to silnik, proszę pana? No, M20. No właśnie, dlatego tak mięciutko chodził, wiesz? Aha. Czyli tak jak myślałem, jest to ta jedna z ostatnich wersji, nie? Aha. A to jakaś pierwsza M20, nie? Tak, bo ona ma w innym miejscu aparat zapłonowy, nie? Właśnie tutaj w tym miejscu, nie? Także tak to wygląda. No dobra, to co? To tym akcentem kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że autko się podobało, że Muzeum Motoryzacji również, które nie jest jeszcze otwarte, trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej tutaj udało się chłopakom otworzyć, żebyście mogli przyjechać i zobaczyć, jak tutaj jest pięknie i fajnie. W komentarzach oczywiście napiszcie, co sądzicie właśnie o takiej E12. Może macie jakieś fajne wspomnienia, jakieś inne historie. Wszystkiego dobrego, cześć!